stylu klasycznym regionu D. Przypominam, że turniej ten jest wliczany do współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzone przez ministerstwo. W dniu dzisiejszym wystartuje 106 zawodników z 22 klubów województw podlaskiego. Prosimy o brawa dla zawodników województwa podlaskiego. Kujawsko-pomorskiego. Mazowieckiego oraz gospodarze turnieju województwo warmińsko-mazurskie. W dniu dzisiejszym zostanie stoczonych 165 walk o tytuły międzywojewódzkich mistrzów młodzików. W dniu dzisiejszym witam bardzo serdecznie na turnieju pana burmistrza miasta Lubawa, pana Macieja Radkę. Sędziego głównego dzisiejszego turnieju pan Andrzej Korpacki, Elbląg. Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Zapaśniczego pan Bolesław Jurewicz. Bardzo serdecznie witam pana pułkownika Zenona Radzińskiego. Witam bardzo serdecznie pana doktora, lekarza dzisiejszego turnieju, pana Roberta Zbysława. Witam serdecznie przedstawiciela Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, członka zarządu, pana Romana Durka. Witam bardzo serdecznie trenerów, sędziów, kierowników ekip, rodziców oraz przede wszystkim aktorów dzisiejszego turnieju, zawodników z 22 klubów. Witam serdecznie. Witam wszystkich przybyłych na nasz turniej. Chciałbym w imieniu naszego związku podziękować organizatorom za tak sprawne i eleganckie przygotowanie sali do rozegrania imprezy. Dziękujemy panu burmistrzowi za miłe przyjęcie na tym turnieju i udostępnienie, tak jak zawsze zresztą, i w ogóle, że te zapasy na terenie Lubawy po prostu się rozwijają. I to bardzo dobrze. Wszystkich przybyłych witam serdecznie na ziemi warmińsko-mazurskiej i po prostu życzę udanych występów na matach i szczęśliwie, żeby się zawody skończyły bez żadnej kontuzji, żebyście szczęśliwie wrócili do domu. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Niech wolno mi będzie jeszcze jedno przywitanie wykonać, a mianowicie chciałbym przywitać naszego wychowanka Marka Sokół Lubawa, obecnie trenera olimpijczyka Radom, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polskich Seniorów, Mistrza Polskich Seniorów oraz brązowego medalistę Akademickich Mistrzostw Świata, pana Łukasza Fawińskiego. Dziś będzie niestety występował przeciwko swojemu miastu, przeciwko swoim lubelniakom, ale cieszymy się bardzo, że w dalszym ciągu jest przy zapasach. A o otwarcie imprezy poproszę pana burmistrza Macieja Radkę. Panie prezesie, szanowni państwo, trenerzy, zawodnicy. Można powiedzieć, że Lubawa z zapasów słynie. Mamy prężnie rozwijający się klub. Mamy zawodników, którzy rozstawiają dobre imię Lubawy w Polsce i na świecie. Myślę, że zapasy to taka dyscyplina sportu, która jak żadna inna nie kształtuje ducha sportowej walki i charakteru. Pomaga przygotować się do dorosłego życia. Osobiście nie znam żadnego zapaśnika, który swoją postawą w dorosłym życiu, a wcześniej uprawiając zapasy, nie hodowałby podstawowym wartością, nie byłby człowiekiem prawym w życiu. Życzę wam dzisiaj wszystkim, byście stoczyli walki swojego życia w dotychczasowej karierze.
Oczywiście nie wszyscy możecie wygrać, ale tak to w życiu jest, nie tylko na macie. Czasami się przegrywa. Trzeba wyciągnąć wnioski i dalej iść do przodu. Wszystkiego dobrego, bądź się dzielni na macie. Zawody uważam za otwarte. Dziękuję bardzo za ciepłe słowa, a chciałbym jeszcze Michał Zawadzki, proszę bardzo. Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zdobywca Pucharu Polski oraz uczestnik Mistrzostw Europy. Michał Zawadzki. Drugi nasz zawodnik, Tomasz Ewerdowski, piąty zawodnik mistrzostw Polski senior, rozwojowy tenista, młodzieżowy mistrzostw Polski w zapasach stylu klasycznym. Dziękujemy bardzo. Zawodników proszę o przygotowanie się do walki. Za 5 minut rozpoczynamy turniej. Studio Warsza. Prosimy sędziów o wyprowadzenie zawodników.